Stockholm jest tak samo ważne jak Warszawa dla mnie. W inny sposób, ale jest miasto, w którym w sumie można nawet powiedzieć w pewnym sensie dojrzewałem jako oficer wywiadu, mężczyzna. Tam się w sumie w pewnym sensie uczyłem świata i siebie. Tam także urodziły się jakieś moje impresje i wrażenia, które później zaowocowały w literaturze. Przyjechałem do Szwecji, do której wcale nie chciałem jechać. Miałem 31 lat. Prawdę mówiąc, byłem z dzisiejszego punktu widzenia dzieciuchem. No i to jeszcze była schyłek, a w zasadzie koniec komuny. To był niezwykły okres, nie tylko w moim życiu, dla każdego był ważny ten 88, 89 rok. Nagle wszystko się zmieniło. I to wszystko to nagle spotkało mnie w Szwecji. W związku z tym tam uczestniczyłem w wyborach 4 czerwca, nawet byłem w komisji wyborczej. Upadek komuny tam mnie zastał. Wyleciałem ze służby, zakończył się pewien etap w moim życiu. Zacząłem nowe życie prywatne, cywilne, już niezwiązane z wywiadem. No później wróciłem, ale to było zupełnie już inna sprawa. Zacząłem poznawać Szwecję. Nagle zobaczyłem, że może być szczęśliwy kraj dobrobytu, co więcej, który może być monarchią i jest krajem szczęśliwych ludzi, w którym obowiązują ludzkie, dobre, normalne zasady. To po prostu, no, nie ukryję tego słowa, zakochałem się w Szwecji, tak zostało do dzisiaj. Thrillery szpiegowskie to gatunek, który rzadko rozgrywa się tylko w jednym mieście. Częste zmiany lokalizacji wpisane są w jego DNA. Dlatego seria Nielegalni to Warszawa, Mińsk, Twierdza Brzeska, Ukraina czy Iran. Ale to także Szwecja. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Jesteśmy w Sztokholmie, by przejść się śladami polityczno-szpiegowskich thrillerów Wincenta Fausewerskiego, wydawanych przez wydawnictwo Czarna Owca, a szczególnie serii Nielegalni. Poszukamy tutaj tych miejsc, po których spacerowali m.in. Hans Jorgensen, Linda, Olaf, Jagan czy Hasan Mardan i Harriet Bergen. Towarzyszyć nam będzie osobisty komentarz Wincenta Fausewerskiego oraz czytane przez autora fragmenty książek. Seria Nielegalni to szpiegowska tetralogia, czyli właśnie Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni i Niepokorni. I choć każdy tom to w dużym stopniu osobna opowieść, wszystkie łączą postaci bohaterów. Konrada Wolskiego, Sary Korskiej, Marcina czy Ludka. Łączy też szpiegowska intryga dotykająca personalnych i politycznych rozgrywek w strukturach polskich służb i zewnętrznych zagrożeń czyhających ze strony starego wroga, czyli rosyjskiej agentury działającej w naszym kraju, także na szczytach władzy. Punktem wyjścia Nielegalnych jest sensacyjna informacja o zakopanej przed laty przez radziecki wywiad tajemniczej skrzyni zawierającej przedwojenne archiwa NKWD dotyczące spraw polskich. Rządzący krajem politycy doskonale rozumieją, że w skomplikowanej rzeczywistości dokumenty te mogą się okazać czymś więcej niż tylko historyczną pamiątką. Problem polega na tym, że skrzynię zakopano w ruinach Twierdzy Brzeskiej, a ta teraz znajduje się na terenie Białorusi, która nie tylko nie będzie chciała współpracować przy poszukiwaniach, ale z pewnością postara się je maksymalnie utrudnić. Do akcji wezwany zostaje więc Wydział Specjalny KU Agencji Wywiadu, na czele którego stoi doświadczony oficer Konrad Wolski. W tym samym czasie w Moskwie odbywa się tajne zebranie z udziałem szefa Wydziału Polskiego SWZ. W Mińsku ginie pułkownik KGB, a Hans Jorgensen, nielegał ze Szwecji, otrzymuje zaszyfrowane polecenie natychmiastowego przyjazdu do Polski. Czy wszystkie te wątki mogą mieć wspólny mianownik? Czy w gronie wtajemniczonych w sprawę skrzyni zakopanej w Twierdzy Brzeskiej działa rosyjski kret powiązany z owym szwedzkim nielegałem? Jedno jest pewne.
przed wywiadami Polski i Szwecji niełatwe zadanie odkrycia, jak szerokie są wpływy rosyjskiego wywiadu w świecie służb i polityki obu państw. My tymczasem spróbujmy pójść śladem Jorgensena. Była dokładnie 11.17, kiedy Pendeltok dojechał na dworzec centralny. Poprzedniego dnia wieczorem, jak zwykle, dokładnie zaplanował swoją trasę po mieście. Musiał odebrać zamówiony bilet na prom do Gdańska. To miała być jego pierwsza podróż do Polski. Wyszedł z przejścia podziemnego i stanął przed dworcem. Bez parasola, choć zanosiło się na deszcz. Obok niego przelewał się tłum ludzi spieszących do metra na lunch, do pociągu. Zdał sobie sprawę, że nie zwraca na nich uwagi, nie patrzy na twarze, ubrania, jakby go to w ogóle nie obchodziło. Nie mógł zrozumieć, dlaczego nagle przestało mieć to dla niego znaczenie i poczuł nieznaną mu dotychczas ulgę. Postanowił, że wbrew temu, co zaplanował sobie wczoraj, uda się po bilet prosto do morskiego biura podróży na Gamla-Stan. Po raz pierwszy w życiu podjął decyzję, że nie będzie się sprawdzał. Akurat nie dzisiaj, nie mam siły, nie dzisiaj, powiedział cicho do siebie. Ruszył naprzód krótką Clara Vattu Grand, po czym wszedł przez bramę na teren niedużego skweru wokół kościoła świętej Klary. Wydawało mu się, że nogi ma odlane z ołowiu. Po kilkudziesięciu metrach wyszedł na przeciwległą bramę na Klara Oestra Szyrko Gata, gdzie nagle zatrzymał się i spojrzał za siebie w perspektywę przykościelnego parku. Zrobił to odruchowo, nienaturalnie. Nigdy się nie sprawdzał tak agresywnie. Sztokholm, z którym tak bardzo się zżył, też miał dla niego dwa wymiary. Zieleń parków i skwerów, wszechobecna woda obstrzona łodziami, łódeczkami, statkami, żaglowcami i monstrualnymi promami. Czysta, przepełniona harmonią barw architektura. Urocze zaułki XIX-wiecznego Södermalmu i Estermalmu, święto raków, letnie koncerty w skansenie nad Djurgården i zimą w ogrzanych kościołach. I komisarz Martin Beck z kryminałów Szowal i Wale. Istniał w jego życiu też drugi Sztokholm. Jednokierunkowych ulic, wąskich przejść, ślepych zaułków, bram przechodnich, odludnych ławek w parku i prawie pustych restauracji, do których nikt nie chodzi. Hans Jorgensen podążał szybkim krokiem krótką Brunke Berggatan, mijając nielicznych przechodniów. Wyszedł na Drottninggatan i nagle wtopił się w gęsty tłum płynący nieskładnie w obie strony. Po 100 metrach skręcił w lewo wąską i pustą Vattu Gatan i po chwili wyszedł na mały, zadrzewiony plac z fontanną, gdzie usiadł na jedynej wolnej ławce. Co ciekawe, Hans Jorgensen czyta najczęściej dwa czasopisma: dziennik Svenska Dagbladet oraz magazyn Millennium. Ten ostatni oczywiście nie istnieje. To literackie mrugnięcie okiem do czytelników trylogii Stiga Larssona. Sztokholm znam tak dobrze, że ja nie muszę nawet tam być, żeby opisać jakieś miejsce, ale miałem kiedyś takiego czytelnika, który napisał do mnie po nielegalnych: panie, przeczytałem tą pana książkę nielegalnie. Pan tam opisuje, jak ten Jorgensen z tej miejscowości Jakobsberg jedzie na Stare Miasto, czyli Gamla-Stan. No panie, pomyliłeś się pan o 5 metrów, bo mówię, ja to w Google wbiłem i wszystko się zgadza, ale o 5 metrów pan się pomylił. Będziemy jednak musieli wrócić na dworzec, by pójść śladem jednej z najbardziej kultowych postaci w twórczości Wincenta Fałsywerskiego, czyli Jagana, żołnierza rosyjskiego specnazu. Co tu robi Jagan? Gdy Wydział Q rzuca do akcji wszystkie siły, w tym Travisa, swojego człowieka w białoruskim KGB, rozpoczyna się oparta o dezinformację bezwzględna walka wywiadów. Agenci poddani są coraz większej presji czasu.
Jagan i Tatar przybywają do Szwecji, by sparaliżować działania szwedzkich służb skupione wokół Hansa Jorgensena, podejrzewanego właśnie o to, że jest rosyjskim nielegałem. Pozwoliłem sobie, i to był taki mój wybieg w pierwszej książce, kiedy w Sztokholmie pojawia się Jagan, człowiek niespecjalnie rozbudowanych aspiracjach artystycznych, a jednak jego oczami właśnie chciałem też pokazać, oczami człowieka niespecjalnie wyrobionego, zainteresowanego kulturą, sztuką, architekturą, jak on spogląda również na to miasto. On idzie taką tam ulicą i nagle widzi rondo, a na tym rondzie jest klomb kwiatów. No i tak zastanawia, po co komu kwiaty? Na tym robię, że samochody jeżdżą dookoła, a w środku kwiaty. To jest właśnie taki urok w Szwecji, że oni tak tam robią. I na przykład te ronda zwykłe są takimi maleńkimi oazami pięknymi, oświetlone specjalnie. A skoro o Jaganie mowa, to niespodzianka. Musimy na chwilę opuścić Sztokholm i odwiedzić Helsinki. W czwartym tomie serii Nielegalni, czyli W niepokornych, Jagan trafia bowiem na wyspę Kulosari. To tutaj rozgrywają się naprawdę dramatyczne wydarzenia. Chorąży specnazu wraz z kapitanem Rudolfem Doroninem porywają polskiego konsula Roberta Majewskiego. Nie było to zresztą trudne. Jak czytamy w powieści Sewerskiego, pijany konsul wyszedł właśnie z willi łotewskiego konsula Valdisa Mantrisa, gdzie uczestniczył w dyplomatycznym raucie. To w powieści ulica Vapamura Rinkuja, którą widzicie za mną. Jagan i Doronin podjechali ciemnozielonym Land Roverem Discovery na estońskich numerach i przez chwilę śledzili konsula, by w pewnym momencie, oślepiając go światłami, porwać i wrzucić do bagażnika, a potem zawieźć do safe house'u, okazałego domu, który mieścił się nad brzegiem fiordu, tuż obok polskiej ambasady. Wyspa Kulosari, 1,5 kilometra na 1,3 kilometra, o regularnym kształcie i mocno postrzępionym wybrzeżu z licznymi zatokami i cyplami, pełna pomostów i marin, klubów morskich i kąpielisk, miała też swoją reprezentację dyplomatyczną w postaci 3 ambasad – ukraińskiej, irackiej i polskiej. Ambasada polska usytuowana w eleganckiej południowej części wyspy nad samym brzegiem w gęstym sosnowym lesie składała się z 2 obiektów – rezydencji ambasadora, okazałej pięknej budowli, w której podczas wojny mieścił się sztab wywiadu Kriegsmarine i wzniesionego na początku lat 70. piętrowego pawilonu biurowo-mieszkalnego. Było 15 po 12, gdy Jagan dotarł po lodzie do niewysokiego kamiennego muru chroniącego brzeg przed falami morskimi. Po drugiej stronie znajdował się teren ambasady. Jagan przyczaił się za murem i przez lornetkę zaczął lustrować teren. W niektórych oknach paliło się jeszcze światło, rzucając poświatę na zewnątrz, lecz żadnego ruchu nie zauważył. Nie zauważył też kamer, które zresztą niewiele mogły wychwycić w tak ciemną noc i w tak gęsto zalesionym terenie, nawet zimą. Jagan obawiał się tylko czujników ruchu włączających światła lub kamery, gotów był jednak zaryzykować. Miał silne przeczucie, że musi się udać. To, co zaplanował, było tak proste i logiczne, jak jeszcze chyba żadne zadanie, które wykonywał za granicą. Dlatego był spokojny i smog był spokojny, a ta świadomość dodawała mu jeszcze więcej determinacji. Szwecja ma tysiące wysp i każda jest inna. Wiele jest prywatnych, inne nie. Są duże, małe i bardzo małe. Czasami tak małe, że miejsca wystarcza tylko na niewielki domek z 2 łóżkami i 1 drzewo. Mają jednak coś wspólnego – skały. Są więc niezatapialne.
niezniszczalne. Bo woda i skały to fundament i dusza Szwecji. Najpiękniejsze sztokholmskie szkiery, które kiedyś broniły serca kraju i żywiły jego mieszkańców. Każda z setek tysięcy wysp na wschodnim czy zachodnim wybrzeżu, nawet taka, którą ledwo widać w wieczną pogodę, jest najprawdziwszą częścią państwa. Chociaż w języku szwedzkim wyspa to tylko jedna litera. E. Od dziecka wie o tym każdy Szwed, a może nawet ma to w genach. I nigdy się tym nie chwali przed obcymi, gdzieś w głębi duszy czując niepokój, że ktoś mógłby mu to zabrać. 24 tysiące sztokholmskich wysp, zwane dźwięcznie Skärgård, nigdy nie startowało w żadnych konkursach na cuda świata, bo jakie są, to widać, a Szwedom nie starcza próżności. Bardziej jednak dlatego, że chcą, by pozostały takie, jakimi są. Czas już jednak najwyższy, by wrócić do Szwecji, bo przecież zostało jeszcze kilka miejsc związanych z serią Nielegalni, które koniecznie trzeba zobaczyć. Rejs promem do Sztokholmu, poza oczywiście pięknymi widokami z pokładu, ma tę dodatkową wartość, że właśnie pasażerski prom stanie się w drugim tomie serii, czyli w Niewiernych, miejscem istotnej operacji wywiadowczej. Poza tym promy są z jednej strony ważną dla thrillerów szpiegowskich niecodzienną lokalizacją, z drugiej dają pisarzowi możliwość stworzenia prawdziwie dramatycznych rozwiązań fabularnych. W końcu pełen zakamarków, otoczony zewsząd wodą prom, może okazać się dla bohaterów śmiertelną pułapką. Na szczęście my właśnie bezpiecznie przybijamy do lądu. Pisarz, jeżeli umiejscawia akcję w Sztokholmie, nie może przejść obojętnie nad miastem jako bohaterem albo współbohaterem opowieści. Fajny opis, udany, dobry, literacki, artystyczny opis tego miasta jest wartością. Bo to miasto ma wartość niezwykłą, architektoniczną. Właśnie tych zaułków, tych kamienic, domów, ukształtowanie tego miasta. To się po prostu samo chce opisywać. Maria Berje, Seder, Vasastan, Landvägen, to jest taka ulica. Wyjątkowe miejsce też w Sztokholmie. Zresztą akcja Niewiernych toczy się na tej ulicy Strandvägen, która jest wyjątkowo urokliwa, piękna, a w zasadzie taka arystokratyczna, to czuć to. Jestem na Östermalmie, a konkretnie na Strandvägen 13. To tutaj mieszka Klaas von Utrecht, potomek arystokratycznego rodu, a przy tym zdolny informatyk i współpracownik Safira As-Salama, nieuchwytnego Polaka dżihadysty działającego w strukturach Al-Kaidy. To sprawa As-Salama i planowanego przez niego zamachu, który prawdopodobnie miałby mieć miejsce właśnie na terenie Szwecji, jest głównym wątkiem drugiego tomu serii, czyli Niewiernych. Wszystko wskazuje na to, że w wyniku planowanego przez As-Salama zamachu zagrożone może być życie nawet tysięcy ludzi. By temu zapobiec, oficerowie wywiadów różnych państw będą zmuszeni nie tylko wykazać się przenikliwością i odwagą, ale też zawrzeć niecodzienne sojusze. Gdy w tej samej grze po jednej stronie znajdą się agenci z Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Rosji, a naprzeciw nich staną genialny haker oraz zabójca z Al-Kaidy, a na domiar złego w sukurs im przyjdzie czeczeńskie komando, finał rozgrywki musi zmrozić krew w żyłach. Nie ma wątpliwości, że z takiego starcia nie każdy może ujść z życiem. Jeśli sprawa Safira As-Salama była dla służby nie lada wyzwaniem, to co dopiero powiedzieć o wydarzeniach, które staną się kanwą trzeciego tomu serii, czyli Nieśmiertelnych, gdzie tłem jest choćby tajny program atomowy Iranu.
aby opowiedzieć o tej książce, musimy opuścić wielkomiejski Östermalm i pojechać poza centrum, na ulicę Brynällvägen, nieopodal stacji metra Tekniska Högskolan, gdzie znajdziemy wielki kompleks uczelniany. Intryga Nieśmiertelnych, czyli trzeciego tomu serii Nielegalni, jest naprawdę wielowątkowa. Jednym z istotnych punktów wyjścia jest informacja, że szwedzki wywiad traci kontakt ze swoim oficerem działającym w Teheranie, Hasanem Mardanem. Do Iranu ruszają oficerowie Wydziału Q, Agencji Wywiadu. Tymczasem na KTH, czyli właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie, dochodzi do brutalnych wydarzeń. Zostaje tu porwany tajny funkcjonariusz FRA i ma miejsce atak na dział tajnego laboratorium, w którym ginie kilka osób. Do gry wkracza inspektor Gunnar Selander, który wraz z genialną hakerką Harriet Bergen i Lindom Lund z SEPO mają rozwiązać tę zagadkę. Wszystkie służby mają pełne ręce roboty, bardziej niebezpiecznej niż ktokolwiek mógłby się początkowo spodziewać. Gdy agenci Wydziału Q próbują w Teheranie powstrzymać działania mogące doprowadzić do konfliktu nuklearnego, w Sztokholmie szykowany jest zamach na życie inspektora Selandera i Harriet Bergen. Czy wszystkim osobom zaangażowanym w te działania uda się przeżyć? Nie jest to oczywiste. Pojawia się przecież podejrzenie, że w szeregach szwedzkich służb działa nieuchwytny szpieg, co w istotny sposób może przełożyć się na powodzenie lub niepowodzenie misji Polaków działających w Iranie. Zostało nam do odwiedzenia jeszcze jedno miejsce w Sztokholmie, istotne dla powieści Wincenta Fałseverskiego, a opisane w pierwszym tomie cyklu. Zanim jednak tam dotrzemy, przejdźmy się na Gamla Stan, czyli Stare Miasto. To właśnie tu wybierał się Hans Jorgensen po przyjeździe do Sztokholmu. Sam Sztokholm to jest wielkie miasto, 2-milionowa aglomeracja, ale wszyscy umiejscowiają akcję w tym centrum miasta, czyli w tym takim Sztokholmie właściwym, który nie jest mały, ale ja znam tam po prostu każdą uliczkę, każde miejsce. Ja zdeptałem to miasto wcześniej też i służbowo, powiedzmy to. A nigdy się tak dobrze nie poznaje miasta, kiedy jest się na robocie. Ale jeśli się jest na trasie i robi się trasę sprawdzeniową po mieście, nie widzi się sztuki, architektury, nie słyszy się, nie wącha się miasta, sprawdza się układ urbanistyczny tylko, czy odpowiednie miejsca są, aby można było się dobrze sprawdzić, aby można było wyjść spod obserwacji albo wykonać jakąś tam czynność operacyjną. A ja zresztą miałem coś takiego w życiu, że w wielu miastach wykonywałem na świecie trasy sprawdzeniowe. W niektórych byłem tylko po to, żeby wykonać jakieś zadanie. To później musiałem do niego jechać jeszcze raz prywatnie, żeby tak naprawdę poznać jego ten urok miasta i się z nim zapoznać.
W rzeczywistości oficer, jak jest na trasie, to ma oczy z tyłu, więc nie widzi tego, co widzi zwykły turysta z aparatem na piersi. Ale na pewno doświadczenie techniczne, umiejętność, poznanie techniczne, urbanistyczne miasta bardzo pomaga później, że powiem, w zbliżeniu się do niego już w taki intymny sposób. I tak dotarliśmy do celu, czyli na ulicę Götgatan. Tę ulicę Wincent Fausewerski opisuje w Nielegalnych jako najgwarniejszą z ulic modnej od jakiegoś czasu dzielnicy Södermalm. To Götgatan. Gdzieś tutaj mieszka Olaf Svensson z sekcji rosyjskiej kontrwywiadu, czyli z SEPO. Mieszka tu wraz z Lindą Lund. Ona również pracuje w SEPO. Linda szybko dała się poznać jako zdolny i pełen determinacji oficer operacyjny. A Olaf? Cóż, to już byłby spoiler. A co wiemy o tym mieszkaniu? Na przykład to, że u żadnych lokatorów domu słońce nie pojawiało się wcześniej niż u nich, gdyż mieszkanie Olafa było przerobionym strychem. Albo to, że okno od salonu wychodziło właśnie na Götgatan. Rozejrzyjmy się zatem dokładnie. Linda i Olaf odegrają w Nielegalnych niebagatelną rolę, podobnie zresztą jak Götgatan. Bohaterowie przeniosą tu bowiem niejednokrotnie pracę, omawiając choćby sprawę Jorgensena czy strzelaniny w Solna Verdrachen przy Enkopinsvägen, w której zginął policjant i recepcjonista. Olaf przeczyta o tym później na pierwszej stronie Dagens Nyheter. Szwecja nie jest dla mnie już żadną zagranicą. Sztokholm to jest moje miejsce, tak samo jak na przykład Powiśle jest moim miejscem. Tak samo na przykład w Sztokholmie, nie wiem, Södermalm czy Vasastan, to są takie same moje miejsca. Ja tam znam każdy kamień, uliczkę, sklepiki, ja znam tych ludzi, ja znam tą atmosferę, wiem jak jest tam w zimie, wiem jak jest tam latem. To jest coś naturalnego dla mnie, tak? Także ja rozmawiam z tymi ludźmi, to dla mnie nie jest jakiś kontakt z kimś obcym, mimo że w obcym języku, ale to jest dla mnie naturalny świat. Moi sąsiedzi w Sztokholmie, z którymi rozmawiamy o zwykłych, codziennych sprawach przed domem, czy w pralni, czy w garażu. Także to jest naturalna część mojego życia. W związku z tym do literatury to się przełożyło w sposób właśnie naturalny. To już koniec naszego spaceru po Sztokholmie śladami powieści Wincenta Fausewerskiego, jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy, autora nie tylko serii Nielegalni, ale także opowiadającej o Krystynie Skarbek, powieści Christine, serii Zamęt, Odwet i Nabór oraz książki Plac Senacki z XPM. Jeśli chcecie zobaczyć miejsca, w których rozgrywa się ta ostatnia powieść, to zapraszamy Was już dzisiaj do obejrzenia filmu o Helsinkach.